Niedziela zapowiada się całkiem przyjemnie. Czeka nas poprawa pogody. Wiatr nie będzie już tak dokuczliwy i możemy liczyć na rozpogodzenia. Dobry wieczór, Małgorzata Rumszek. Oto szczegóły. Pogodę nad Polską kształtuje głęboki niż z centrum nad północną Skandynawią i Morzem Barentsa z układem frontów. W ostatnich godzinach przez nasz kraj przechodziły chłodne fronty z mieszanymi opadami, za którymi napłynęła do nas z północnego zachodu zimniejsza masa powietrza polarnomorskiego. Niż z nad Skandynawii odsuwa się na wschód, a my jutro na krótko znajdziemy się pod wpływem wyżu z nad Francji, który poprawi pogodę. W nocy początkowo chmury będą zakrywać niebo, na wschodzie regionu jeszcze słabo przelotnie popada śnieg, ale stopniowo opady będą zanikać i będzie się rozpogadzać. Wiatr początkowo może jeszcze wiać z prędkością do 70 km na godzinę, ale nad ranem będzie słabo. Temperatura od minus 1 stopnia na południu do maksymalnie 1-2 stopni na plusie na północy. Barometry teraz wskazują 1008 hektopaskali i ciśnienie szybko rośnie. Niedziela będzie pogodna, ale po południu chmur będzie przybywać, wiatr będzie coraz słabszy. Termometry pokażą od 2 do 3 stopni na północy. Ciśnienie będzie wysokie i stabilne. Na Bałtyku w nocy jeszcze utrzymywać będzie się sztorm, wiać będzie z północnego zachodu, początkowo z prędkością do 9 stopni w skali Beauforta, ale siła wiatru będzie coraz mniejsza. Jutro wiatr północno-zachodni do zachodniego, coraz słabszy od 7 do 4, 5 stopni w skali Beauforta. Dziękuję za uwagę, dobrego wieczoru, do zobaczenia.